Witaj na kanale, który lubi twój mózg bardziej niż twój własny psychiatra. I nie skasuje się 300 za 15 minut porady. Czy zastanawiałeś się, czy twój mózg może być samcem alfa? Brzmi jak totalna abstrakcja, co? Choć może to brzmieć zabawnie, temat samca alfa coraz częściej pojawia się w internecie, szczególnie w tak zwanych dyskusjach z kręgu Red Pill. Dlatego dziś zapytamy, czy dominacja, ta klasyczna, testosteronowa, naprawdę siedzi nam w neuronach? Bez obaw, oddzielimy fakty od memów. Ale zanim wejdziesz w naukę, szybki kontekst, co to w ogóle jest ten słynny Red Pill? Nieważne, czy traktujesz to jako życiową filozofię, czy totalny cringe, warto wiedzieć, skąd to się wzięło. Red Pill to nawiązanie do kultowej sceny z filmu Matrix. Neo wybiera czerwoną pigułkę i poznaje brutalną prawdę o świecie. W internecie to przekształciło się w ruch, który mówi relacje, hierarchia, dominacja. To wszystko niby jest zapisane w biologii i wzięło się z ewolucji. Dodatkowo, jeśli facet to wszystko zrozumie, przestanie być naiwny, to stanie się gościem, jaki podporządkuje sobie kobiety. Delikatnie zalatuje neomizoginią. Ale czy nauka naprawdę to potwierdza? Sprawdzimy, co mówi. Dosłownie. Dobra, zacznijmy od początku. Skąd się w ogóle wziął ten cały samiec alfa? W latach 40. pojęcie samca alfa wrzucił do naukowego garnka zoolog Rudolf Schenkel. Badał wilki i zauważył, że jeden z nich zawsze trochę bardziej kozaczył. Decydował, kto je pierwszy, kiedy ruszamy na polowanie, no i komu wolno szczekać, a komu nie. Kilka dekad później temat podchwycił inny badacz, David Mack. To on wypromował ideę samca alfa na całą naukową galaktykę. No aż sam stwierdził, że troszkę przesadził. Poprawił się mówiąc, ej, wilki to właściwie takie zwykłe rodziny, a alfa to po prostu tata wilk. Ale zanim zdążył poprawić swoje badania, świat już oszalał. Samiec alfa rozlał się po globie i popkulturze. Dziś każdy może nim być. Twój szef, kolega z siłki albo ten gość teraz trzema fotami z jachtu. Wynajęty na godzinę razem z kapitanem i flamingiem. No ale według Red Pillów alfa to właśnie on, ten co wdrapał się na szczyt hierarchii, rozsiadł się wygodnie, pali faja i patrzy z góry na całą resztę małych wilczków. Zatrzymajmy się chwilę przy hierarchii, bo to właśnie z nią dominacja tworzy nierozerwalny duet i nie wzięło się to z powietrza. Te dwa pojęcia mają swoje korzenie naszej biologii i sięgają czasów, gdy chodziliśmy w skórach, a nie w garniturach. Dawno temu, kiedy nasi przodkowie biegali za mamutami, ktoś musiał podejmować decyzję. W drodze ewolucji natura faworyzowała cechy, jakie ułatwiały zostanie liderem, no gdyż każda grupa potrzebowała szefa, żeby przetrwać. Pewność siebie, a czasem nawet agresja były w cenie. Jednak, jak spojrzymy w odmęty historii, to zauważymy, że książkowym samcom alfa nie było łatwo. W bibliotekach roi się od pozycji opisujących, z jaką lubością nasi przodkowie skracali o głowy przywódców, liderów, bossów i mordowali ich rodziny, żeby przypadkiem ich ród gdzieś się znowu nie odrodził. W sumie można powiedzieć, że taki prawdziwy samiec alfa miał raczej podgórkę. I teraz każdemu z nich zajrzymy do czaszki. Zobaczymy nie tylko, co tam siedzi, ale też dlaczego udają twardzieli, bo nie zawsze to, co wygląda jak siła, naprawdę nią jest. Na pierwszy ogień wejdzie gość, który na zewnątrz wygląda jak podręcznikowy samiec alfa. Pewny siebie, opanowany, mocny głos, proste plecy, kontakt wzrokowy. Ale zanim przejdziemy do neuronów i tego mięsa, jakim on z pewnością nie pogardzi, zajrzymy do psychiki, trybiki, które kręcą mu się w głowie. Bo uwaga, spoiler, mózg często udaje pudziana, chociaż w środku jest jak mały piesek, który usłyszał fajerwerki. Tak właśnie jest, za męską dominacją i pewnością siebie czasem, i podkreślam, czasem, stoi zwykły ludzki lęk. Kiedy twoje ego, czyli obraz siebie, zostaje naruszone, ktoś cię krytykuje, podważa twoją wartość, albo po prostu masz gorszy dzień, wtedy mózg wyciąga swoje ulubione zabawki, mowa o mechanizmach obronnych. To takie psychiczne sztuczki, które pomagają twojemu ego nie rozpaść się na kawałki. No i robisz to zupełnie nieświadomie. I wtedy wchodzi na scenę mózgowy system obronny. Przykłady? Wyparcie, gdy nie potrafimy przyjąć do siebie faktów. Kobiety po prostu nie potrafią docenić dobrego faceta. One mają problem, nie ja. Projekcja, czyli
projektujemy swoje cechy na innych. Stary, weź się ogarnij, jesteś słaby, nie daj się tak poniżać, widać, że masz jakieś kompleksy. Racjonalizacja, czyli usprawiedliwianie swojego zachowania, na przykład. Wiesz co, i tak dobrze, że się z nią nie związałem, to była typowa drama queen. Z zewnątrz to wygląda jak dominacja i pewność siebie, ale w środku to jest taki emocjonalny pancerz, który ktoś zakłada, bo po prostu się trochę boi. W efekcie próbują nadrabiać pozycję alfa, choć w środku czują się raczej jak beta. Drugi osobnik z naszej grupy stereotypowych samców alfa to może być zestresowany prawnik, lekarz, polityk albo zwykły ojciec, który racjonalizuje swoje wybuchy agresji, przypisując sobie cechy samca alfa. Zamiast powiedzieć sobie wprost, że zwyczajnie potrzebuje odpoczynku. Ale czy wiedziałeś, że kiedy jesteś zestresowany, twój mózg serwuje ci całkiem solidny, hormonalny koktajl? Główną rolę gra tam oczywiście kortyzol, znany jako hormon stresu. W małych dawkach kortyzol potrafi działać na twoją korzyść, mobilizuje do działania, daje energię, sprawia, że w sytuacjach zagrożenia myślisz szybciej i działasz zdecydowanie. Brzmi nieźle, prawda? No właśnie, a co się dzieje, kiedy stres się ciągnie tygodniami, miesiącami? Wtedy twój mózg zaczyna trochę wariować. Długotrwały stres, czyli ciągle podniesiony poziom kortyzolu, nie tylko męczy cię psychicznie, ale realnie zaburza pracę twojego mózgu. Efekt? Mózg zamiast analizować problem, zaczyna zachowywać się jak jaskiniowiec. Kortyzolowiec. Drugi z naszych stereotypowych samców alfa nie chce dominować zasady. On po prostu nie ogarnia, bo jego mózg jedzie na oparach. Nie potrzebuje rywalizacji, potrzebuje wolnego weekendu. No dobrze, skoro jesteśmy przy hormonach, to czas na prawdziwą gwiazdę męskiej opery. Testosteron! Nie oszukujmy się. Pewnie każdy słyszał, że wysoki poziom testosteronu równa się agresja, dominacja, niepowstrzymana chęć podboju świata albo osiedla lub też budki z kebabem o 3 w nocy. I stąd właśnie biorą się wszystkie te rozmowy o samcach alfa, a nie na przykład samicach alfa, bo testosteronu u mężczyzn jest zwyczajnie więcej i to jest fakt biologiczny. Zresztą spójrzmy na statystyki. Analiza przeprowadzona w 63 krajach o niskim i średnim dochodzie pokazała, że mężczyźni byli ponad 2,5 raza bardziej skłonni do bujek niż kobiety. A w Polsce? Szacuje się, że za około 92% rozbojów odpowiadają faceci? Okej, czyli mamy złoty graal dominacji, prawda? Winowajca znaleziony. Chyba nie do końca. No bo nauka mówi trochę tak, ale... No nie do końca, kolego. Testosteron to nie Voldemort i nie kontroluje całego zła na świecie. Badania Mazura i Buffa z 1998 roku pokazują, że istnieje korelacja między poziomem testosteronu a zachowaniami dominującymi i agresywnymi. Ale to nie jest korelacja taka na maksa. To jest miłe 0,2 czy 0,3. No okej, ale co to znaczy? To znaczy, że testosteron wyjaśnia jakieś 4-9% tego, jak bardzo jesteś dominujący, agresywny i pewny siebie. I to jest całkiem sporo jak na pojedynczy hormon, ale jednocześnie za mało, aby obwinić testosteron za każdą kłótnię na parkingu, bo reszta, czyli jakieś 90% tego, kim jesteś, jako lider czy wojownik, zależy od wychowania, kultury, stresu, emocji, no i tego, co masz w głowie. No dobra, ale co z testosteronem podawanym z zewnątrz? I tu się okazuje, że jeśli ktoś suplementuje testosteron pod okiem lekarza, to faktycznie może zauważyć wzrost zachowań dominacyjnych, to nawet o 30%. Dużo? Tak, ale nadal nie jesteś Hulkiem. No dobra, ale jeśli robisz to na własną rękę, czyli posiłce od kolegi z piwnicy, z domowej apteczki Mad Maxa, no to witaj w świecie, gdzie testosteron przejmuje kontrolę. Bo w takich przypadkach ten hormon może wpływać nawet na 90% twoich agresywnych zachowań. A mózg? Poszedł po fajki i wróci za 5 lat, bo była kolejka. I to jest właśnie nasz trzeci typ. Przed państwem teściu na bombie. Nie dyskutuje, nie negocjuje, nie słucha. Wyciska, krzyczy, rządzi, a potem zapomina, o co poszło. Teściu na bombie nie ma planu B, ma tylko plan podnieść ciężar i emocje w rodzinie. Dobra, przejdźmy teraz do konkretów, zajrzyjmy tam, gdzie siedzą prawdziwe przyczyny zachowań, czyli do naszego mózgu.
Na warsztat bierzemy dwie części mózgu. Ciało migdałowate i korę przedczołową. Dlaczego akurat te? Bo jedno, ciało migdałowate odpowiada za strach i agresję, a drugie, kora przedczołowa, reguluje emocje i kontroluje impulsy. Czyli jedno wciska gaz, a drugie naciska hamulec. Zaczniemy od ciała migdałowatego. Wygląda faktycznie trochę jak migdał, stąd nazwa, i siedzi głęboko w płacie skroniowym, tam gdzie emocje mają swoją imprezę. Ciało migdałowate to nasz system wczesnego ostrzegania. Reaguje na zagrożenia, zanim zdążysz powiedzieć: ej, spokojnie. To ono odpala znany od 200 milionów lat schemat: uciekaj albo walcz. No i teraz najciekawsze, co się dzieje, gdy przyjrzymy się tej strukturze w kontekście samców alfa. Bo przecież stereotypowy alfa to ktoś, kto reaguje szybko, dominuje, nie boi się, a w sytuacji zagrożenia wchodzi do akcji bez pytania. I rzeczywiście, umiarkowana aktywność ciała migdałowatego może pomagać w rozpoznawaniu zagrożeń i szybkim reagowaniu, ale, i to ważne, bez popadania w przesadną agresję. Niektórzy mają nadaktywne ciało migdałowate, inni zbyt aktywne konto na Twitterze i obie wersje są niebezpieczne. Przy takim wariancie osoba staje się impulsywna, reaguje agresywnie, a kontrola, no cóż, kontroli nie ma. I właśnie tu robi się ciekawie, bo tacy ludzie często wyglądają jak samce alfa, są głośni, napompowani, władczy, dominujący, tyle że ta dominacja to nie wynik siły, tylko reakcji lękowej, która wymyka się spod kontroli. Czy nazwiemy ich współczesnymi samcami alfa? Raczej nie. Może oni sami się tak nazwą. Z lekkim przymrużeniem oka dodajemy ich więc do naszej listy typowych samców alfa. A ile jest takich osób w społeczeństwie? Badania neuroobrazowe pokazują, że około 16% ludzi ma wyraźnie podwyższoną aktywność ciała migdałowatego, czyli statystycznie co szósta osoba chodzi gotowa się odpalić, bo kichnąłeś za głośno. Okej, ale kto w tym wszystkim pełni kontrolę menadżera kryzysowego? Przed państwem kora przedczołowa, szefowa, planistka, cichy ninja samokontroli. Teraz ciekawostka. Ewolucyjnie rzecz biorąc, kora przedczołowa to dość młoda część mózgu. Rozwija się powoli i do końca kształtuje się dopiero w 25 roku życia. Dlatego nastolatki mają już emocje, ciało, TikToka, no ale nie mają jeszcze firewalla. A co właściwie robi ta sama kora? Dużo, bardzo dużo. Na przykład kontroluje impulsy. Ktoś cię wkurzy, zamiast rzucić krzesłem, liczysz do 10 i zaciskasz zęby. Reguluje emocje. Dzięki niej nie krzyczysz na rozmowie kwalifikacyjnej, że jesteś urodzonym liderem. Podejmuje decyzję, czy kupić burgera o północy, czy jednak iść spać z godnością. Kora przedczołowa to ten znajomy, który mówi: ej, może nie rzucaj tego na Insta. A takich znajomych się szanuje. No dobra, ale co to wszystko ma wspólnego z samcem alfa? Na pierwszy rzut oka niewiele, bo przecież alfa to instynkt, dominacja, głośny głos i większy biceps, ale w dzisiejszych czasach alfa to ktoś, kto potrafi zarządzać sobą, zanim zacznie zarządzać innymi, i tu wchodzi kora przedczołowa cała na biało. Bo okazuje się, że ludzie, którzy są liderami, nie tylko robią ładne prezentacje i mają twardy uścisk dłoni. Oni po prostu mają lepiej rozwiniętą korę. Taki mózgowy upgrade. I tu pojawia się Peng Yuan. Badacz, który w 2014 roku nie poszedł na siłownię, tylko wziął ponad 3000 osób i postanowił sprawdzić, co mają w głowie ci, którzy potrafią przewodzić. Dosłownie zeskanował im mózgi. Wynik? Liderzy, menadżerowie mają bardziej rozwiniętą korę przedczołową niż cała reszta. I to nie metaforycznie. Fizycznie ich kora jest większa, grubsza i bardziej aktywna. Taki mentalny biceps. I teraz ciekawostka dla fanów skanowania mózgów. Eksperymenty z wykorzystaniem fMRI pokazały, że w sytuacjach trudnych, konfliktowych, to właśnie kora przedczołowa najmocniej świeci u ludzi, którzy działają jak liderzy. Tak było w badaniach Waldmana z 2011 roku i Boyatisa z 2012 roku. No i voilà, zaczyna nam się powoli wyłaniać obraz zupełnie innego samca alfa. Nie tego z maczugą, nie tego na bombie, nie tego co krzyczy przez Instagrama, tylko takiego alfa na serio. To człowiek z umiarkowanie aktywnym ciałem migdałowatym i z dobrze rozwiniętą korą przedczołową. I teraz ważne, to nie jest żaden człowiek idealny, tylko ktoś, kto nie jest ciągle zestresowany. Nie wybucha jak to z mikrofalówce i potrafi stanąć na czele zespołu. Nie po to, żeby dominować, ale po to, żeby prowadzić sensem. I to nie musi być mężczyzna, bo jak pokazuje nauka,
Jeśli nie wstrzykujesz sobie testosteronu łopatą, to ten hormon nie robi z ciebie ani lidera, ani samca alfa. Więc mówimy tu po prostu o człowieku, który ogarnia życie bez krzyku. No dobra, i tu się może pojawić pytanie, a co jeżeli moja kora przedczołowa nie jest wystarczająco rozwinięta? Czy to znaczy, że nigdy nie będę jednym z tych ogarniętych liderów? Spokojnie, jak najbardziej możesz, bo mózg ma taką super moc, która nazywa się neuroplastyczność. To oznacza, że twoja kora przedczołowa może się rozwijać, i to nie tylko w dzieciństwie, ale przez całe życie. Nie jest betonem, ale jest plasteliną z potencjałem. Zmiany w tej części mózgu nie zależą wyłącznie od genów. To jak działa, to przede wszystkim efekt codziennej pracy. Uczysz się nowych rzeczy? Pracujesz nad sobą? Twoja kora rośnie. Dosłownie. Więc spokojnie, można powiedzieć, samcem alfa się nie rodzimy, raczej nim zostajemy. I to samo dotyczy samic alfa, bo w tej wersji historii nie chodzi o dominację. Chodzi o świadomość, o spokój, o wewnętrzne ogarnia. A to, jak się okazuje, zaczyna się właśnie tu, w korze przedczołowej. Czas zebrać to wszystko do kupy. Czy mózg może być samcem alfa? Odpowiedź: trochę tak, trochę nie, jak to często bywa w nauce. Nic nie jest czarno-białe. Teraz wróćmy na chwilę do tej słynnej Red Pill. Bo wiele osób z tego nurtu twierdzi, że dominacja i hierarchia to nie kwestia charakteru, tylko biologii. Że sam jest alfa to nie wybór, tylko kod zapisany w genach i testosteronie. No i coś w tym jest. Biologia rzeczywiście ma swój udział, mózg, hormony, ewolucja, to wszystko ma wpływ. Ale, i to ważne, ale to nie wszystko. To tylko kawałek większej układanki, bo dzisiejszy świat działa trochę inaczej i coraz częściej pokazuje, że ten klasyczny, dominujący samiec alfa z mema, to już raczej archiwalny odcinek. A nowy sezon pisze się inaczej, wchodzi nowy bohater, współczesny lider, ktoś, kto rozumie siebie, zna swoje emocje, umie przemawiać, ale i słuchać. Taki lider nie krzyczy, że jest alfą, po prostu nim jest. Ale najważniejsze, zapamiętaj, każdy może być alfą, jeśli tylko trochę nad tym popracuje. Dzięki, że byliście ze mną, dbajcie o swoje mózgi, no bo są naprawdę wyjątkowe. Pozdrawiam!